Witajcie, drodzy widzowie, z tej strony jeszcze Lukas Monato. I na wstępie od razu pragnę złożyć pewne przeprosiny za to, że od wtorku nie pojawi się żaden materiał z Q&A. Cóż, były tego pewne powody, no szczególnie są to powody szkolne. A dla przykładu, że ja nie mogłem mieć czasu ze względu na to, że musiałem zrobić zadania na matematykę z 6 stron książki. I tu mówię całkiem poważnie. Gdybym się teraz chciał, to mógłbym stać, wziąć zeszyt i pokazać dokładnie, ile mi to wszystko zajęło. Naprawdę, z 3-4 godziny mi to zeszło na tym. A pozostałym to prawdopodobnie, jeżeli kojarzę, no po prostu uczenie się na lekcje i jeszcze inne różne zadania domowe. No po prostu nie mogłem ogarnąć tego tygodnia, żeby zrobić. Ale spokojnie. Ja się oczywiście nie poddaję i w kolejnym tygodniu dopilnuję, żeby takie sytuacje się już nie powtarzały. Tak więc przejdźmy do waszych pytań. Pierwsze dwa pytania będą dość podobne. A będą jeszcze techniki Hisatsu, będzie jeszcze Inazuma ile na twoim kanale. No są bardzo podobne, odpowiem, że spokojnie. Filmy z tego typu, w tej kategorii będą spokojnie pojawiały się, ale na nowym kanale, który link pojawi się w odpowiednim czasie. Ale dlatego, że pewnie większość z was oczywiście ogląda emitowane odcinki Inazumy z polskim dubbingiem, które lecą teraz na TVP ABC. A mi zależy, żeby ich jak najwięcej wyemitowano i żeby jak najwięcej technik w filmikach było oczywiście z polskim dubbingiem. Tak będzie najlepiej. Dlatego no za szybko się te odcinki się nie pojawią, ale na pewno się pojawią. To no, możecie być spokojnie pewni. Jakie ostre porno polecasz? No żadnych nie polecam, bo w ogóle tego typu filmów nie oglądam. Tego typu materiał. Czy istnieją jakieś inne strony dla dorosłych oprócz PH? A ja wiem, ja za bardzo stron dla dorosłych nie przeglądam, więc nie za bardzo wiem, czy jakieś istnieją. No istnieją na pewno, ale jakie? To nie wiem. Dlaczego porzuciłeś tradycję? Nie przepuszcza nie pytań bez P w komentarzu, mimo iż była to tradycyjna utrzymywana przez wiele odcinków. Tradycja utrzymywania przez wiele odcinków i stało się znakiem rozpoznawczym twojego kanału. No naprawdę, drogi, napracowałeś się nad tym pytaniem. No, cóż poradzić. Kiedyś, owszem, tak bardzo szczególnie zwracałem na to uwagę, aby było to P, ale w jakiś czas uznałem, że to większego sensu nie ma, skoro i tak. Większość nie może i było, ale były takie pytania, które no były bez tego pewnie. Część już nie zaczynała tego przestrzegać. Widać, że nikt, który się już nie chciało tego P wpisywać. A ja już nie chciałem tyle omijać tych pytań, bo niektórzy mieli do mnie jakieś pretensje, czuć się obrażeni albo pominięci, więc dlatego już zacząłem wyłamać to przestrzeganie. No, po prostu już nie przestrzegam za bardzo tego, że po prostu nie było, że kogoś urażę. Ile zarabiasz na YouTube i czy za miesięczną stawkę dałoby się sfinansować porządną prostytutkę? Nie wiem, czy by się dało, bo na razie muszę czekać jeszcze ileś czasu, zanim będę mógł złożyć ponownie wniosek o zarabianie. No pierwszy nie przeszedł, spodobał tam jakiś... Nie wiem, tam dokładnie jak to pisało, czy coś tam im po prostu nie pasowało na YouTube. Ale pozbyłem się już tego problemu, muszę po prostu poczekać jeszcze kilka dni, złożę wniosek ponownie i... Poczekam. Może już tym razem uda się wreszcie zacząć zarabiać. Czy znasz może jakąś nastolatkę 16+, co by dała dupy? Może i znam pewne dziewczyny, ale nie sądzę, żeby jakaś chciała się umówić z chłopakiem tylko dla seksu, więc sorry. Ale jak chcesz tylko dla seksu, to szukaj sobie jakiejś naprawdę naiwnej nastolatki. Co sądzisz o Hitlerze? To znaczy pani Bałabuch od niemieckiego. A cóż tu zostało, dopiero mieliśmy swoją Bałabuch bodajże 4 lekcje niemieckiego. Więc jeszcze nie będę miał od razu wyrobionej opinii. No opinię, żeby wyrobić moim zdaniem potrzeba trochę czasu. Więc od razu nie dam jeszcze jakiejś opinii, bo jeszcze nie mam jednoznacznej. Pokażesz psa? Raczej nie, bo musiałbym wtedy nagranie robić na dworze, bo psa do domu nie wpuszczę. Bo nie wiadomo co jeszcze by pies narobił. Zdradzisz sekret swojego sukcesu? A czy ja wiem, czy mam jakiś sekret? Po prostu nagrywam
to, co chcę, to, co mniej więcej lubię, co inni mam nadzieję, że też lubią, co takie na czasie mniej więcej jest. Po prostu przypadkowe jakieś nagrania, które mi przychodzą do głowy. Nic więcej. Dlaczego robisz filmiki, skoro w Polsce łamana jest konstytucja? Od razu mówię, że ja i polityka, no nie za bardzo się ze sobą lubimy. No dokładnie, może bardziej powiem szczegółowo, że ja jakoś tak nie ingeruję mocno w politykę, jakoś się nią mocno nie interesuję, aż tak, żebym nie wiadomo narzekał na tą konstytucję. Łamę ją trudno, prędzej czy później ludzie, no, zrobią z tym porządek i odwołają tych, którzy łamią. Taka będzie kolej rzeczy, no nikt nie będzie siedział obojętny i patrzył. Prędzej czy później iskra zmieni się w porządny płomień. Enimen, Eninem czy MGK? Sprawdzałem, wiecie, co to są za nazwiska i nazwy. No to są nazwiska w sumie, w zasadzie oznaczenia dwóch różnych raperów. No nie popieram, nie poprę żadnego, a to dlatego, że żadnego po prostu nie znam. Lukrem tego zboi, kto to jest, czy co to jest, a to tylko raperzy jacyś, więc nie zajmę tu żadnego stanowiska. Dlaczego Wojtek zdradza szczegóły planu Ptaki latają kluczem? A co mnie interesuje, czy ktoś zdradza szczegóły jakiegoś planu, czy nie? Jak zdradza? Jego sprawa, nie mój problem. Skoczyłeś kiedyś 102 metry? No chyba trochę przesada z takim pytaniem. 102 metry. Nawet nie wiadomo w czym, w jakiej kategorii, w jakim sporcie. A jak nawet już by było, to na pewno bym powiedział, że nie. Ponieważ nikt normalnie by nie skoczył tylu. No chyba, że nie wiem, by co wziąć. Skok o tyczkę. Może to wtedy było, ale nigdy o tyczkę nie skakałem, więc nie. Pokażę swoją rodzinę na materiale. No z tym były moim zdaniem dużo problemów. Dużo problemów, żeby w ogóle ktoś tu chciał przyjść i stać przez chwilę. Żeby było cicho w miarę. No byłoby z tym problem, żeby kogoś zachęcić, żeby się pokazywał na materiale. Jak się miewasz? No miewam się całkiem dobrze, szkoda, że już trzeba niestety znowu zabierać do pracy, do nauki, ale ja chyba się przeżyję, jak drugą, już dwa lata technikum się przeżyło, to teraz też się da radę. Jaka jest twoja ulubiona piosenka i jakiego gatunku muzycznego słuchasz? Cóż, mam kilka fajnych piosenek, które moim zdaniem, no mi się tak miarę podobają. Tak jak Imagine Dragons Warriors, też Imagine Dragons Radioactive. Nie zapamiętam tylko, jakie one tam gatunki się nazywało niestety. Ale te piosenki jak bardziej lubię, no. Niektóre z nich wykorzystuję nawet do różnych materiałów filmowych, ale w większości właśnie te dwie tak bardziej lubię. Czy ktoś proponował ci reklamowanie jakichkolwiek szemranych stron internetowych? Na szczęście nie, nie miałem okazji od kogoś w ogóle dostać takich propozycji. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Kogo na YouTube oglądasz najczęściej? To ciężko powiedzieć to jednoznacznie, ponieważ to, kogo oglądałem najczęściej, zmieniało się wielokrotnie. Najpierw to były typowe kanały z seriami fabularnymi z Minecrafta typu MC Squad, Karix Lion. No w większości kiedyś ich to oglądałem. Teraz to się już zmienia na rzecz kanałów tam związanych z odcinkami z Inazumy i Eleven z polskim dubbingiem. Później są to jeszcze kanały z machinimami, z klejankami z Gotika typu Kajetan. Kto tam jeszcze to nagrywa? Nie jestem teraz dokładnie pewien, już pełno jest tych różnych machinimowców i sklejankowców. Ale naprawdę ciężko dokładnie powiedzieć, kogo najbardziej. No mówię, najbardziej tych sklejankowców, machinimowców, bo w sumie lubię takie materiały nawet. Czy jesteś w kimś zakochany? No teraz, kiedyś może i bywałem, ale sobie wmówiłem chyba kiedyś, że nigdy nic z tego nie będzie, żadna nakska się na mnie nie obejrzy i jakoś się we mnie wypaliło ta miłość. No niestety. O co chodzi z tym śmianiem się z jakichś samolotów i prostokątów dzisiaj? Bo nie rozumiem i przez to mnie koledzy pobili. Ojej. Po pierwsze, no współczuję ci, jeżeli to prawda, że musiałeś
przez to cierpieć, a po drugie niestety nie za bardzo też wiem, o co w tym chodzi. Też pierwszy raz takie coś słyszę, śmianie się z jakichś samolotów i prostokątów. Nie łapię dokładnie też. Może chodzi o jakieś dziwne ich ułożenie, powodujące jakieś śmiech i głupie żarty, ale sam nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Dlaczego nigdy nie uprawiałeś seksu? Bo nigdy nie miałem dziewczyny i jakoś nigdy mi nie przychodziło do głowy, żeby myśleć o seksie. Proste. A kolejny to jest, a co ty, Paukersona nie oglądasz? Nie wiem, kto jest ten Paukerson, więc nie oglądam. Proste. A na koniec, jakie filmy nagrywać, aby... by odnieść sukces jak ty? A co ja ci poradzę? No nie ma gotowej recepty na odniesienie sukcesu w YouTube. No po prostu musisz mniej więcej orientować się na YouTube i takie filmy nagrywać, które będą mniej więcej zdobywały jakąś popularność. No przeglądać, co jest takie popularne, dzięki czemu inni YouTuberzy w miarę mają ogromne wyświetlenia i subskrypcje. Mówię, nie ma tutaj gotowej recepty, trzeba po prostu znać jakby taki rynek youtuberski tak zwany. Czyli wiedzieć, jaki materiał najbardziej oczekuje się od youtuberów, na jaki oczekują widzowie. No trzeba po prostu znać taki ten rynek youtuberski. A więc to by było tyle z mojej strony. Oczywiście, jeżeli macie kolejne pytania, piszcie je w komentarzach, ja na nie odpowiem. Mam nadzieję, że jutro. Postaram się, żeby odcinki były codziennie, max co drugi dzień. Wszystko zależy od tego, jak będę mógł wygospodarować sobie czas. A na koniec chciałbym Was zaprosić do linku, który umieściłem oczywiście pod tym odcinkiem. Jest to link do jednej z gierki, nazywa się Forge of Empires. Sam w tą gierkę gram w sumie już na drugim teraz koncie, bo kiedyś grałem na innym koncie, miałem tam chyba epokę postmodernizmu, ale przerwałem ze względu na to, że gildia, do której należałem, no nie powiedziała takiej fajnej wymiany towarami jak ta, do której należę na tym nowym świecie. No ogólnie gierkę polecam, można grać zarówno na komputerze, jak i na telefonie z systemem Android. Całkiem ciekawa. Jak ktoś lubi tak typowe klimaty przechodzenia od epok najwcześniejszych do coraz dalszych, to na pewno gierkę polubi. A jeśli byście chcieli zagrać tą gierkę razem nawet tu ze mną, żeby na przykład mieć mnie w znajomych, to też jeżeli założycie się swoje konto na tej grze, ale na serwerze Feldranktyr. Chyba dobrze, no bo teraz mówię tą nazwę. Feldranktyr. Wtedy będziecie mogli wyszukać mój nick, czyli Luka23255 i będziecie mogli być moim znajomym. A więc z tych ogłoszeń to wszystko będzie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.